Witam serdecznie w imieniu Muzeum Pulin. Zapraszam Państwa na ostatnie w tym semestrze spotkanie poświęcone emocjom w edukacji w ramach wtorków dla nauczycieli. Dzisiaj będziemy rozmawiać o empatii w nauczaniu i o uważności, która może nas wspierać w procesie edukacji. Moimi gościniami są pani Marzena Jasińska. Dzień dobry. Trener, szkoleniowiec, coach i doradca zawodowy, a dzisiaj między innymi wystąpi w roli ambasadorki projektu Uważna Szkoła. Drugą osobą, która dzisiaj opowie nam o programach i warsztatach, które prowadzi Muzeum Pulin i też z perspektywy opiekowania się emocjami grupy, będzie Katarzyna Niewczas, trenerka, psycholożka i kulturoznawczyni. Pani Marzeno, zapraszam do podzielenia się swoim ekranem i prezentacją i do opowiedzenia nam, czym jest Uważna Szkoła. Już to właśnie robię. Mam nadzieję, że wszystko w tej chwili jest widoczne i wszystko Państwo widzicie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dla mnie to jest dosyć ważne, żeby opowiedzieć o projekcie, ale nie tylko, bo myślę sobie, że ten powrót do szkoły po tej edukacji zdalnej i wrzesień, który tak naprawdę nas czeka, to właśnie będzie taki czas na uważność w pracy z uczniami. Ja jestem ambasadorką takiego nowego projektu, który nazywa się Uważna Szkoła. Projekt, który został opracowany przez Polski Instytut Mindfulness i o tej uważności w pracy z uczniami, o tym, jak ta, na ile ta uważność jest ważna w ogóle w pracy również i nauczyciela, chciałabym dzisiaj trochę Państwu właśnie poopowiadać. Ale coś mi się tutaj nie chce przerzucić slajd. Nie mam pojęcia dlaczego. To może jeszcze raz spróbuję inaczej, może tak. Zobaczymy, czy teraz się mi to uda. O, udało się. Dziękuję. Przepraszam za to, za ten mały taki poślizg. I trochę trzeba, żeby mówić w ogóle o uważności i o tym powrocie uczniów do szkoły we wrześniu, bo właściwie w tej chwili już za chwilę mamy koniec roku. I wiem, że tak nie do końca już uczniowie chodzą do szkoły, chyba że te młodsze dzieci. Dzisiaj miałam kontakt właśnie z takim siódmoklasistą, który mówi, że już oceny są wystawione i właściwie to nie ma co chodzić do szkoły. Więc no, myślę, że tą uważność tak naprawdę z tą młodzieżą będziemy mogli tak naprawdę ćwiczyć dopiero we wrześniu. I żeby sobie zdać sprawę, na ile to jest ważne, to warto się zastanowić tak naprawdę, w jakim świecie ci nasi uczniowie, a my razem z nimi tak naprawdę dzisiaj żyją, bo mamy taki świat, który no, żyje bardzo szybko. Żyjemy w takim bardzo przyspieszonym tempie. Coraz więcej te dzieci mają w swoim świecie elektroniki, coraz więcej dostępu do różnego rodzaju tak zwanych gadżetów elektronicznych, a to po tej edukacji zdalnej to już no, w ogóle, tak, dużo tej elektroniki było im w życiu. I coraz więcej właściwie jest bodźców, coraz więcej takich bodźców jest głosowych, jest coraz głośniej, jest coraz bardziej kolorowo. Można by było powiedzieć, że trochę żyjemy w takim świecie, który no, nie przestaje gadać, tak? W takim świecie, gdzie bardzo dużo się tak naprawdę dzieje. I to tak naprawdę to przebodźcowanie, dochodzi do czegoś takiego, co się nazywa tak zwanym przebodźcowaniem umysłu. Efektem właśnie tego przebodźcowania jest to, z czym no, trochę borykamy się jako nauczyciele w szkole, ale też z czym borykają się rodzice w domu. Bo to jest taka irytacja, taka nadmierna nerwowość ze strony dzieci, frustracja przy jakimś najdrobniejszym, takim niewielkim nawet jakiejś trudności czy niepowodzeniu, to wywołuje stres. No i to, co chyba nam nauczycielom dosyć mocno rozkwiera, czyli takie rozkojarzenie dzieci. I można by było powiedzieć, że ta nasza młodzież, te nasze dzieci nie mają takich umiejętności, no bo też trudno, żeby miały, mają jeszcze niedojrzałe tak naprawdę układy nerwowe, takich umiejętności, które pozwoliłyby się im wyciszyć, to znaczy wyciszyć ten, można by było powiedzieć, właśnie przebodźcowany umysł. I właśnie dlatego, że takich umiejętności jeszcze nie mają, to mają te kłopoty z
trudności z koncentracją uwagi. Mają też takie kłopoty, żeby zapamiętać, żeby się skupić szczególnie na tym słowie mówionym, na tym przekazie werbalnym, który no, jest nieodłącznym tak naprawdę elementem pracy nauczyciela. Mają kłopot, żeby przechowywać, można by było powiedzieć, w umyśle to, czego się, to, co usłyszały, to, czego się nauczyły, a potem, żeby wydobywać to z pamięci, co skutkuje tak zwanymi kłopotami w nauce. Mają również kłopot z tak zwanym budowaniem relacji. I dotyczy to głównie takiego obszaru rozpoznawania emocji. Raz rozpoznawania emocji u siebie, a dopiero potem rozpoznawania emocji u innych ludzi. I wielokrotnie chyba, ja przynajmniej mam takie doświadczenia, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, na pytanie, co czujesz, jak się czujesz, to najczęściej pada odpowiedź dobrze, albo tak sobie. Bardzo trudno im jakoś powiedzieć, tak, nazwać, można by było powiedzieć, emocje. Duża jest taka drażliwość, taka właśnie ta irytacja, nerwowość, najmniejszy kłopot, jakiś problem właśnie powoduje różnego rodzaju wybuchy złości. Brakuje również tej młodzieży tak zwanej pewności siebie i to skutkuje tym, że, a szczególnie po tym okresie pandemicznym, wpadanie w różnego rodzaju stany takie depresyjne, czy nawet wręcz depresje. Okres pandemiczny był takim przecież czasem, gdzie lekarze, psychiatrzy bili prawie że na alarm, bo ilość recept, która wypisywana była przez nich na właśnie leki podnoszące takie nastrój, antytesty depresyjne, podawało to Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wzrosła prawie 40% wśród młodzieży, więc ten wynik jest no, dosyć taki zatrważający. No i towarzyszą temu oczywiście, ponieważ jest ta wrażliwość, tak, ta wybuchowość, różnego rodzaju tak zwane objawy psychosomatyczne, czyli różnego rodzaju bóle ciała, można by było powiedzieć, które nie są związane z żadną dolegliwością tak zwaną chorobową. Bóle głowy, bóle brzucha, to są takie najczęściej tak naprawdę spotykane. No i również problemy z tak zwaną ze snem, problemy z zasypianiem, wybudzaniem się, trudności w zasypianiu. I teraz dlaczego ja mówiłam o tych strefach regulacji? Dlatego, że jednym z elementów bycia w strefie żółtej, tej bardzo ważnej, jest właśnie uważność, jest właśnie uważne oddychanie, jest skupienie się na tym, co się dzieje z moim ciałem. To jest taka uważność na to, żeby być w takim stanie bycia. My jesteśmy w tym stanie działania, nie? Szybko musimy działać, no i też świat jest tak skonstruowany, więc bycie, więc przechodzimy ze strefy bycia, ze strefy działania do strefy bycia, czyli jesteśmy tak naprawdę świadomi, jesteśmy obecni tego, co się dzieje tu, teraz, w tej sytuacji i to się dzieje z nami, to się dzieje z naszym ciałem. Uważność to jest też takie w ogóle zauważanie czy skupianie się na tym, co się dzieje obok mnie. Czyli skupianie się na tym, co mnie otacza, jacy ludzie mnie otaczają, jaka przyroda, jakie przedmioty i zauważanie również i skupianie się na tym, co się dzieje w nas samych, czyli na takich naszych wewnętrznych odczuciach, na tych odczuciach z naszego ciała, na tych odczuciach na naszych emocjach i na naszych myślach. I jedną z takich praktyk, można by było powiedzieć, ćwiczenia uważności jest właśnie mindfulness. Też takie modne teraz słowo, prawda? I mindfulness to nic innego, można by powiedzieć, jak właśnie uważność na to, co się dzieje ze mną i uważność na to, co się dzieje wokół mnie. Chciałabym tylko powiedzieć, że to nie jest absolutnie żadna ideologia. Także to nie ma żadnych ani podtekstów, nie wiem, politycznych, duchowych, religijnych. Ta medytacja, ta uważności, bo tak tutaj mówimy, jest taką właśnie formą tak zwanego treningu mentalnego, a ten trening mentalny służy temu, żeby uczeń miał tą swoją uwagę skierowaną właśnie do środka, tak, do tego, co się z nim w tej danej chwili dzieje, ale również i nauczyciele. I mówimy, że to jest taka kompetencja osobista. Dzięki tej kompetencji bardziej świadomie, można by było powiedzieć, uczeń, ale i nauczyciel jest w stanie właśnie mieć wpływ i zarządzać tym swoim potencjałem umysłowym i też emocjonalnym. I myślę sobie, że każdy nauczyciel może zadbać o swoją uważność. Generalnie najpierw jest nauczyciel, a dopiero potem jest uczeń.
I tak, w takiej kolejności, to tak trochę jak w samolocie, najpierw maskę zakładam dziecku, a potem sobie. Ja mam takie myślenie, że zawsze najpierw dorosły. Im lepiej jest zadbany, im lepiej wyregulowany i im szczęśliwszy dorosły, to tym lepiej zadbane i szczęśliwsze są dzieci, czyli uczniowie. I teraz każdy z Państwa, każdy nauczyciel może zadbać o tą swoją uważność. Na to pozwala takie uczestnictwo w takim właśnie kursie, który się nazywa EMBTB, jest to taki autorski program właśnie Polskiego Instytutu Mindfulness i w trakcie tego programu nauczyciel ma szansę na to, ma możliwość, żeby uczyć się rozwijania tej swojej uważności i żeby też praktykować, czyli żeby jak gdyby te umiejętności związane z rozwijaniem uważności zastosować w takim swoim życiu najpierw prywatnym, a co się za tym też będzie kryło też i w życiu zawodowym. Czyli można by było powiedzieć, że ta uważność w zawodzie nauczyciela to takie dbanie o ten swój dobrostan fizyczny i dobrostan psychiczny. Szkoleń na temat dobrostanu nauczycieli już nie wiem ile przeprowadziłam w okresie pandemicznym, a mamy taką prosty sposób, prawda? Prosty sposób, jak dbanie właśnie, jak uczenie się, rozwijanie tej kompetencji związanej z uważnością, czyli tak naprawdę między innymi też właśnie dbanie o tą swoją strefę żółtą. No i pozwala właśnie projekt, którego ja jestem ambasadorką, projekt, który nazywany ma taki tytuł Uważna Szkoła. I to szkolenie, o którym ja Państwu przed chwilą powiedziałam, to szkolenie, które rozwija uważność dla nauczycieli MBTB, to jest tak zwane szkolenie podstawowe, które jest warunkiem tego, żeby potem odbyć tak zwane szkolenia specjalistyczne, im otrzymać tak, taki certyfikat, który umożliwia, daje prawo do tego, żeby prowadzić taki autorski program tej profilaktyki takiej podstawowej, Czas na uważność. I w tym projekcie Czas na uważność to jest taki projekt, program, który rozwija uważność u uczniów, skierowany jest do uczniów klasy, od klasy szóstej do klasy ósmej. I nauczyciel dostaje wówczas scenariusze 12 godzin takich wychowawczych, na podstawie których właśnie prowadzi te zajęcia z młodzieżą, rozwijając tą kompetencję związaną z uważnością, z zarządzaniem swoją uwagą właśnie i z emocjami. I w tej chwili tak naprawdę jesteśmy w takiej strefie pilotażu, tak? Będziemy gdyby przyglądali się, chcemy, żeby ten projekt był rekomendowanym programem właśnie profilaktyki pierwszorzędowej i stąd ten pilotaż, będzie potem podsumowanie projektu i oczywiście też raport końcowy. Ja mogę Państwa zachęcać, żeby się tym projektem Uważna Szkoła zainteresować. Tutaj przedstawiam Państwu tak zwany formularz zgłoszeniowy. Wprawdzie rekrutacja na pierwsze te kursy została już, że tak powiem, wyczerpana, ale zachęcam, żeby mimo wszystko zgłaszać się, bo im więcej będzie zgłoszeń, tym większa jest szansa na to, że być może w jakoś w przyszłości zostaną uruchomione kolejne edycje właśnie przez Małgorzatę Jakubczak, która jest szefową Polskiego Instytutu Mindfulness i Bogdę Gąsiorowską, która jest wiceszefową. I to są też dwie dziewczyny, które, tak sobie mogę pozwolić, bo się znamy, które jak gdyby stoją za całym programem, za całym projektem, są pomysłodawczyniami, dobrze, i są też autorkami. I ja też mam dla nich dużą wdzięczność, tak, że do tego projektu mnie zaprosiły i jakoś uczyniły też ze mnie swoją ambasadorkę i ja mogę Państwu o tym projekcie też dzisiaj mówić. Jesteśmy już po pierwszych szkoleniach tego podstawowej części, tak, MBTB dla nauczycieli, czyli tego 8-tygodniowego szkolenia. I pozwolę sobie tu Państwu zacytować, co mówią uczestnicy. To są autentyczne wypowiedzi, bo ja miałam też przyjemność prowadzić wywiady z tymi uczestnikami i stąd sobie pozwoliłam na zacytowanie uczestników. Myślałam, że będzie to kolejny trening skupiony na pracy z dziećmi i nie sądziłam, że da mi on też coś osobistego, tylko dla mnie. Otrzymałam to, czego potrzebowałam, czyli zadbałam o siebie i skupiłam się na swoich potrzebach. Uzmysłowiłam sobie, że ja też jestem ważną osobą w tym całym procesie edukacyjnym, zawodowym.
To, na ile ja zadbam o siebie, będzie procentować na moją pracę zawodową, ale i na rodzinę, bliskich i znajomych. Jon Kabat-Zinn, bo na podstawie jego książek, jego filozofii cały program został opracowany, powiedział, że jest coraz więcej dowodów na to, że uważność poprawia jakość uczenia się. Jeśli dla dorosłych uważność okazuje się przydatna, to dzieciom jest ona wręcz niezbędna. Mózg i system nerwowy dziecka rozwija się i ich wrażliwość na negatywne skutki stresu jest znacznie większa. Jest rzeczą pierwszej wagi, by stymulować u dzieci i wspierać ich naturalną dobroć i szczerość oraz ich naturalną skłonność do bycia obecnym. Dzieci są przecież przyszłością tego świata. I to jest wszystko. Dziękuję ślicznie. Ja mam pytanie do pani Marzeny Jasińskiej. W kontekście ostatnio ukazały się dwa takie sprawozdania dotyczące właśnie stanu psychicznego uczniów po tym okresie pandemii. Jeden raport został zamówiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Drugi ostatnio opublikowała Fundacja Szkoła z Klasą. I zarówno na podstawie wypowiedzi uczniów i nauczycielek, nauczycieli z uczniów, uczennic, w obu tych raportach możemy wyczytać, że po pierwsze ta kondycja psychiczna jest bardzo zła, ten okres takiego odosobnienia i też strachu, prawda, czysto fizycznego bardzo wpłynął na młodzież i na dzieci. Z drugiej strony oba te dokumenty pokazują, że szkoła jako system właściwie, to jak ona teraz funkcjonuje, nie bardzo jest przygotowana na pracę, na wsparcie tej młodzieży. I chciałam się pani zapytać, czy widzi pani miejsce na taki projekt jak ten, właściwie jak znaleźć miejsce we współczesnej szkole, na tego typu projekty, które, no jak powiedziała Kasia, one są właściwie bazą, tak? Ta świadomość naszych stanów, naszych emocji, no to jest właściwie baza, na której budujemy. Jak się za to zabrać? Ja myślę sobie, że to miejsce jest, nie trzeba, jak powiedziałam, tego miejsca szukać. Ono po prostu jest. Pytanie, jaka jest motywacja nauczycieli do tego, żeby najpierw zacząć i zadbać o wsparcie dla siebie i zadbać o swoją kondycję psychiczną i swój dobrostan psychiczno-fizyczny, a potem, żeby udzielać wsparcia dzieciom czy udzielać wsparcia młodzieży. I jak najbardziej zarówno to szkolenie podstawowe MBTB, o którym mówiłam, to 8-tygodniowe dla nauczycieli, ten trening dla nauczycieli, gdzie nauczyciel tak naprawdę pracuje najpierw nad swoim byciem tu i teraz, nad swoim przejściem z trybu działania na tryb bycia. Skupia się na tym, czego on potrzebuje, na swoich emocjach. Daje mu to takie zatrzymanie się i większą uważność o to, co się dzieje wokół. No też skutkuje potem w tej pracy zawodowej większą uważnością na uczniów i no też takim stosowaniem, tak, w swojej pracy zawodowej tej uważności, bycie takim przykładem. Natomiast no, jeżeli nie ma w ogóle żadnych przeciwwskazań, przecież każdy nauczyciel, tak naprawdę wychowawca, prowadzi godziny wychowawcze i spokojnie na tych godzinach wychowawczych, nawet już po takim treningu podstawowym uważności, no, nauczyciel jest w stanie również wprowadzać różnego rodzaju ćwiczenia na temat uważności z młodzieżą czy z dziećmi, korzystając z dostępnej literatury. Oczywiście ja będę zachęcała, żeby korzystać z projektu, który został stworzony przez Polski Instytut Mindfulness i żeby skorzystać z tego udziału w tym całym, że tak powiem, projekcie i żeby zapisywać się poprzez ten formularz zgłoszeniowy, bo wtedy tak, ja myślę sobie, że w ogóle to jest ten czas wrzesień, październik, listopad, to jest taki czas, kiedy no, korzystanie, że tak powiem, tego jest, no to się tak wpisuje, że tak powiem, w ten powrót i w to, co się zadziało, cały ten projekt, że no, naprawdę jest duża tutaj możliwość, żeby to jednak stosować najpierw dla siebie, a potem stosować z dziećmi i z młodzieżą.